Ten konflikt się już ciągnął od kiedy, tak jak powiedziałem, od tego pieska, którego postawiłem na grillu, oczywiście zimnym grillu, któremu nic nie stało. Zimnym? Gdzie, tak, zimnym. A ja dzisiaj dostałem nagranie, jak twoja koleżanka krzyczy, jak wsadzasz tego pieska, mało tego, że wsadzasz, ty skurwysynu jebany, wsadzasz, tak, weź dobra. Wsadzasz tego pieska. Ładnie grasz, jak tata. Małego skurwysynu pieska, jeszcze go ściskasz i twoja koleżanka krzyczy, weź tego psa wyciągnij, bo grill jest ciepły. Tak, jak kurwa... Nie wiem, czy był kurwa gorący, czy był lekko kurwa zimny. Ciepły, był zimny kurwa, bo nie był nawet podłączony, debilu jeden. Krzyczy twoja koleżanka, to co teraz? Ona powiedziała, dobra weź, kurwa, nie żartuj. Tak, a ty powiedziałeś, tak. to będzie mu ciepło. Mały piesek. Ty jesteś ziemnięty, kurwa. Spróbuj tak sam Stafem może, co? Z tobą kurwa tak wsadzę, z ciebie. No. Bo tylko tam się nadajesz. Ja mam 4 psy, z tego 2 ze schroniska i to jest moja rodzina. Dobrze. Śmieciu. No, jakie ty sobie prawo rościłeś do tego, żeby taki żart zrobić. To już nawet nie chodzi o ciebie, wiesz? Chodzi o tych, to co powiedział mój ojciec. To co powiedział mój ojciec. Że ludzie biorą się przykład. Masz na Instagramie, znają cię ludzie, jesteś rozpoznawalny. No, rozpoznawalny jesteś. Ty też jesteś rozpoznawalny, jak latasz kurwa nacipany, kurwa w każdym wywiadzie praktycznie, kurwa gały takie wyjebane jak kurwa 5 zł. Tak. I ty mówisz do mnie, że ja daję chłopie przykład? Pokaż jakim ty ludziom dajesz przykład, jak kurwa nacipany, albo kurwa powykręcany, taczysz się kurwa po chodniku, jestem, kurwa. Jestem wypierdolony kurwa jak Messerschmitt. Jestem nacipany życiem. No, nacipany ty kurwa życiem, ty bajta. Nacipany życiem. Ty idiotko skończona. No to nigdy nie... Tak kurwa, ty nacipany życiem. Nigdy nie zaznasz tego uczucia. No bo ja nie chcę nawet kurwa. Nie zaznasz. Nie chcę, ale ładnie mi wybiłeś teraz z bo nie chcę, kurwa, człowieku. Nie. Kurwa, wstyd jak chuj, kurwa. Nie dam ci tej satysfakcji. Chcę dokończyć, bo dostałem ci te nagranie. I twoja koleżanka krzyczy ewidentnie, weź wyciągnij tego psa, bo grill jest ciepły. Tak? Nie wiadomo, czy gorący, ale kończąc wątek. Jest tam słowo, jest ciepły, tak? Wyłącz tego grilla, bo się grzeje. Wystarczy? Mało? Nawet jakby był zimny, znali się 20 pajaców swoich tam stu iluś tam, i którzy spróbują wsadzić na wrzącego grilla. No nie znajdzie się takiego. A nie znajdzie się, bo ty za nich wszystkich ręczysz, za te 140 tysięcy ludzi, Sprostowałem potem to, potem jak... No tak ryczałeś tam do tego, sprostowałeś. No i co? Ja był jakiś krok dalej? Powiedziałem, że to jest głupi żart. No. I co zrobiłeś dalej? Zaproponowałeś walkę legendzie Marcinowi Rzalskiemu, ale to już stary podbiega, to... Już naprawdę podbiega pod chorobę dwubiegunową. Nie, serio, jeżeli chodzi o to, to potem też powiedziałem, że te słowa były stawione, było wstawione zdjęcie Marcina Różolskiego i wypowiedziane słowa, które wypowiedział Cezary Oleksiejczyk pod niego. Były po prostu źle dobrane kurwa zdjęcia do wypowiedzi. O to mi tylko chodziło. Potem oczywiście sprostowałem słowa, które przeprosiłem kurczę Marcina, bo nie wiedziałem, że te słowa, które Cezary wypowiedział, były podstawione pod zdjęcia Marcina Różolskiego. Tylko o to mi chodziło. Tyle.